Czy masz w domu rybiki? W tym filmie opowiemy o pochodzeniu rybika, wyjaśnimy, gdzie się chowają oraz jak zwalczyć te szybkie insekty na lata. Rybik cukrowy, znany też jako rybik książkowy, jest małym, srebrzystym insektem, którego często można spotkać w domach i mieszkaniach. Jego naukowa nazwa to Lepisma saccharina. Preferuje wilgotne, ciepłe i ciemne miejsca, więc często można go znaleźć w łazienkach, kuchniach czy piwnicach. Żywi się substancjami zawierającymi skrobie, takimi jak klej w książkach, tapety, a nawet cukier, stąd jego nazwa. Choć rybiki cukrowe są nieszkodliwe dla ludzi, mogą być szkodliwe dla przedmiotów w domu, takich jak książki, dokumenty i ubrania. Rybik cukrowy preferuje wilgotne i ciepłe środowiska, dlatego łazienka jest jednym z typowych miejsc, w którym możemy go spotkać. Mogą tam znaleźć odpowiednie warunki do życia, w tym dostęp do wody i pokarmu. Pokarmem dla rybika mogą być na przykład resztki mydła, szamponu, papieru toaletowego czy resztki skóry. Rybiki cukrowe są nocnymi stworzeniami i zwykle ukrywają się w ciągu dnia, dlatego mogą być trudne do zauważenia. Jeżeli zauważyłeś rybiki cukrowe w swojej łazience, najprawdopodobniej jest tam ich więcej. Można je zwalczyć poprzez utrzymanie niskiego poziomu wilgoci, na przykład poprzez regularne wietrzenie łazienki. W przypadku większej infestacji zalecane jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy do zwalczania szkodników. Rybik cukrowy jest znany z tego, że potrafi przetrwać w wielu różnych środowiskach, w tym w niektórych produktach spożywczych. W szczególności może on kolonizować pokarmy, które zawierają skrobie i cukry, takie jak mąka, kasza, cukier czy ryż. Dlatego jest ważne, aby przechowywać takie produkty w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Jeżeli zauważyłeś rybiki cukrowe w swoim jedzeniu, zaleca się natychmiastowe usunięcie zainfekowanych produktów i dokładne wyczyszczenie szafek czy spiżarni. Przy długotrwałym problemie z rybikami cukrowymi, to tylko kwestia czasu, aż pojawi się w żywności. Podczas sprzątania kuchni warto zwrócić uwagę na ewentualne ślady obecności rybików cukrowych. Mogą to być na przykład drobne, srebrzyste okruchy, które pozostawiają za sobą, a także uszkodzenia opakowań produktów spożywczych, które mogą wskazywać na ich obecność. Rybiki cukrowe są małe, srebrzyste, błyszczące i mają wydłużone ciała. Mają trzy długie, cienkie wąsy wyrastające z tyłu ciała, które są dłuższe od samego ciała. Są one aktywne głównie w nocy, dlatego rzadko można je zauważyć w ciągu dnia. Dodatkowym śladem mogą być drobne uszkodzenia papieru, książek kucharskich, etykiet na produktach, które mogą wskazywać na ich obecność, gdyż rybiki cukrowe żywią się celulozą. Jeżeli zauważysz jakiekolwiek oznaki obecności rybików cukrowych, warto podjąć odpowiednie kroki, aby się ich pozbyć. Mogą to być pułapki na rybiki dostępne w sklepach. Należy jednak pamiętać, że pułapki służą do monitorowania sytuacji, a nie do skutecznego zwalczenia rybika. Pułapki dają nam wiedzę o wielkości populacji, stopniu infestacji oraz informacje o miejscu występowania insekta. Same w sobie nie spowodują wytępienia rybików. Co w sytuacji, gdy rybik jest w całym budynku? Czy można go zwalczyć? Często spotykamy sytuację, w której problem rybika dotyczy całego budynku, a sam rybik jest zauważany w większości mieszkań, w piwnicy czy na strychu. Czy dezynsekcja jednego mieszkania przyniesie pożądany efekt? Tak, ale nie zawsze. Czasami infestacja jest tak duża, że trzeba wykonać zabiegi dezynsekcji w innych częściach obiektu. Doświadczeni technicy DDD szybko zdiagnozują problem i określą wielkość problemu. Jeśli będzie potrzebna dezynsekcja w innych częściach budynku, to pomożemy w uzyskaniu zgody np. administracji czy współwłaściciela. Zbyt duża liczebność rybików jest bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców, więc nie można takiej sytuacji zbagatelizować, co często widzimy w administracjach. Zarządcy nieruchomości są zobowiązani do odpowiedniego reagowania na zgłoszenia lokatorów i niedopuszczalnym jest pozostawienie mieszkańca samego sobie, gdy wystąpi problem rybików w jego mieszkaniu. Masz jakieś pytania do nas lub chcesz poruszyć inne tematy związane z naszą działalnością? Jesteśmy tutaj, aby pomóc, zawsze chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Wystarczy do nas zadzwonić albo napisać, nasz technik odbierze telefon i szczegółowo udzieli odpowiedzi, praktycznych wskazówek czy rozwieje wątpliwości.